Filip, ty wyglądasz, powiem ci szczerze, totalnie teraz niesamowicie. Czy lepiej się czujesz w takim rozmiarze? Jak to? Mów dalej. Był taki miły wstęp. Nie, poopowiadaj jeszcze trochę. Ja się przejrzę tutaj, sprawdzę. Tak? Tak? Jest dobrze? Jest wspaniale. I to jest właśnie wstęp do mojego pytania. Czy lepiej czujesz się w takim rozmiarze niż w rozmiarze, który miałeś powiedzmy 10 lat temu? Czyli chcesz porównać M do XXL, bo to jest dokładnie ta zmiana. Tak, absolutnie. To jest coś, co sprawia, że chce ci się żyć, że wychodzisz biegać i to bieganie przychodzi po prostu tak. 10 kilometrów robisz i ten sport jest już takim nie obowiązkiem, ale rutyną. Po prostu bez niego nie wyobrażasz sobie życia. I ja tak mam teraz. A czy na przykład nie boisz się efektu jojo, co w przypadku kobiet jest bardzo częste? No ja powiem ci, że ja generalnie mam problem z przybieraniem na wadze. To się dzieje u mnie bardzo szybko. Wystarczy, że odpuszczę treningi na tydzień, kilka kolacyjek i już od razu 3 kg do góry, nie? Więc po prostu będąc świadomy tego, wiem, że muszę tego pilnować.